Cześć wszystkim, pora na coś, czego dawno nie było, czyli mianowicie nocny, wieczorny vlog przerwać. Tym razem będzie to coś nietypowego, z tego też powodu, że będzie to recenzja. A biorąc pod uwagę, że recenzji jako taką nigdy nie robiłem, może być ona odrobinę Może być, zaznaczam, nie musi. Być odrobinę niekompletna i niektóre rzeczy mogą zostać pominięte, ale najważniejsze fakty, jakie mają zostać powiedziane o Avengers, koniec gry, jak to przetłumaczyli, no w sumie dosłownie tak to brzmi. Więc w tym momencie zaczynajmy. Sprawa przedstawia się następująco. A zatem tak. Kilkanaście wątków zostało zamkniętych. Pewne pozostały otwarte. A i z tego co wiadomo, przynajmniej według oficjalnych informacji, teraz będą filmy nazywały się Sagą Nieskończoności. Tyle jest na razie wiadome. Moim zdaniem zwieńczeniem, bo od tego zacznę tutaj filmu, było coś w rodzaju Logana. Tak, był to swego rodzaju hołd dla Roberta tutaj Downey Juniora, który grał rolę Ironmana przez wiele, wiele lat i w zasadzie to od niego się tutaj wszystko zaczęło. Dobra, ale od początku. Z góry mówię, że będzie tu mnóstwo spoilerów. Opowiem praktycznie o wszystkim, co pamiętam na bieżącą chwilę. Więc sprawa ma się następująco. Od czego w ogóle zaczyna się film? Film zaczyna się oczywiście od wspominków oraz o tym, jaki wpływ miało stygnięcie Thanosa na zakończenie ostatniej tutaj części Avengers Infinity War, czy w sumie teraz już przedostatniej. Jeżeli przynajmniej chodzi oczywiście o tutaj tego typu sagę, bo potem był jeszcze Kapitan Marvel i moim zdaniem jest to postać całkowicie przesadzona, o czym będę chyba dzisiaj mówił wielokrotnie, bo prawda jest taka, że gdyby chcieli tutaj reżyserzy, to mogliby zamknąć wątek w 20 minutach, ale nie miałoby to chyba wtedy najmniejszego sensu. Zaczekajcie chwilę. Ale nie miałoby to chyba najmniejszego sensu wtedy. Tak naprawdę. Więc wspominki oraz to, że Kapitan Marvel przybywa na Ziemię. Oczywiście mówi, że nie mogło być jej na Ziemi w czasie, kiedy trwała ta owa wojna. Z prostego powodu. A to mianowicie takiego, że nie. Ziemia nie jest jedyną planetą we wszechświecie, której ona musiała pomóc. Ale prawda jest taka, że to na Ziemi wydarzyła się cała ta akcja. A jak dobrze wiemy, Kapitan Marvel tak naprawdę ma moc sama w sobie ma moc wszystkich kamieni nieskończoności. Może nie potrafi z niej korzystać w taki sposób jak Thanos, czyli styknięciem wyniszczając sobie to wszystko, aczkolwiek cała ogólnie jej moc jest w tym momencie jakby mocą wszystkich owych kamieni. Więc w pierwszych
15-20 minutach po wspominkach dochodzą do wniosku, że no trzeba złapać jakoś Thanosa, ale nie wiedzą jak. No i tutaj Rocket akurat, który przeżył, jak wiecie, z pewnością w ostatniej części, Rocket akurat znalazł sposób na to, żeby znaleźć miejsce, w którym ostatni raz z kamieni korzystano. No i tam też polecieli nasi bohaterowie, którzy postanowili pokazać, jaki Thanos jest wszechpotężny i rozbili go w 10 sekund. No, ale dobra. W każdym razie Thanos nie wyglądał też na osobę, która w ogóle miała zamiar walczyć tutaj w tym momencie. Przyleciał Kapitan Marvel, chwycił go za kark, przyleciał Rhodey, na końcu pojawił się Kapitan Ameryka, przyleciał Thor, odciął mu łapę, no od tak po prostu, bo dlaczego by nie, i zauważył, że nie ma tam, aha, jeszcze przyleciała Nebula. Okazało się, że nie ma tam na tej rękawicy kamieni nieskończoności. W tym momencie padło pytanie, co się z tym stało. Otóż stało się to, że Thanos użył, owszem, kamieni nieskończoności 2 dni wcześniej po to, żeby zniszczyć kamienie nieskończoności. Więc jak się zapewne domyślacie, następnie mamy przeskok w czasie o kilka lat. Nie z powodu jakichś tam skoków w czasie czy coś tego typu, tylko po prostu był przeskok w czasie. No, bo jednak bohaterowie nie wiedzieli, co ze sobą począć. Thor się strasznie roztył, stworzył sobie jakąś taką melinę gdzieś w Norwegii i jego forma drastycznie spadła. Kapitan Ameryka postanowił zgolić brodę i wygląda teraz jak Kapitan Ameryka, czyli gorzej ogólnie, bo z moim zdaniem, jak i zresztą tutaj wielu osób, z brodą wyglądał dużo lepiej. No i oczywiście Scott Lang się pojawia tutaj. Moim zdaniem bez niego praktycznie nie byłoby tej możliwości. Dobra, dodajmy tak. Scott Lang się pojawia. Pojawia się też Hawkeye, który stracił rodzinę w wyniku pstryknięcia. Pojawia się Czarna Wdowa, która nie miała kogo stracić, no to wiadomo. Scarlet Witch została niestety unicestwiona, jak zapewne dobrze wiecie. Więc jest jeszcze Rocket tutaj, Nebula i Tony Stark. No i ogólnie rzecz biorąc, jeżeli chodzi o taki sam początek filmu, to Tony Stark sobie gdzieś tam pływa, dryfuje z Nebulą tym statkiem kosmicznym, który ratuje Kapitan Marvel i ze spokojem przywozi ich na Ziemię. Następnie ma cała akcja z Thanosem, o której mówiłem tutaj przed chwilą, i później jest przeskok te 5 lat wstecz. No, zgas. Bardzo tego nie lubię. Jak się okazuje, dla Scotta Langa owe 5 lat trwało 5 godzin w wymiarze kwantowym, bo jak zapewne wiecie, na samym końcu w scenie po napisach, jeżeli ktoś nie ogląda sceny po napisach, to powinien ją obejrzeć, bo Marvel ma to do siebie, że zawsze dodaje scenę po napisach. Tutaj nie ma sceny jako takiej, jest sam dźwięk. Dźwięk brzmi troszeczkę jak, jakby to ująć, jak pierwsze tworzenie zbroi Iron Mana, a w zasadzie kucie jej. Nie wiem, czy to był jakiś hołd swego rodzaju dla tej oto postaci, czy też może jednak było to coś innego. Niestety tutaj tego się nie dowiedzieliśmy, gdyż nie było drugiego
tutaj filmu ani nic, był tylko te kilka sekund właśnie owego dźwięku. No ale dobra, do rzeczy. No i przychodzi ten Scott Lang do siedziby Avengersów. Okazuje się, że jego córka żyje i zaczynają nawijać o tym wymiarze kwantowym. Przechodzą do Tony'ego Starka, którego teoretycznie w cudzysłowie zwolnił Kapitan Ameryka. Tony Stark wychowuje sobie teraz córkę wraz z Pepper. Nie jest to tak jak powinien się zakończyć za Infinity War, że przeżyli sobie jej mały Thanos i już nie takie rzeczy przynosiłem przecież do domu. W każdym razie, no, akurat ma córkę i uważa, że każda podróż ma swoje konsekwencje, jeżeli chodzi o czas. I tutaj kwestia jest teraz taka, że jest jeszcze tylko jedna osoba, która w jakikolwiek sposób może pomóc im właśnie w stworzeniu takiej, nazwijmy to, maszynę czasu. Jest to Bruce Banner. Z tą różnicą, że teraz nie jest to Bruce Banner, tylko profesor Hulk. Nie wiem, czy ktoś z Was czytał komiksy, ale jest to postać, która ma siłę typ normalną Hulka, ale ma też normalny oddźwięk, jeżeli chodzi o umysł Bruce'a Bannera. Więc jest to takie połączenie w tym momencie. Niestety, jak się okazuje, Bruce'owi nie do końca udaje się to odtworzyć. Wtedy Tony stworzył model, który okazał się sukcesywny. Przyjechał do siedziby Avengers. No i w tym momencie Scott, Nebula, Czarna Wdowa, Hawkeye, Profesor Hulk, Gruby Thor, Rocket postanowili, czegoś pominąłem, Kapitan Amerykę, nie? Nie, chyba nie pominąłem w każdym razie. Rhodes postanowili po prostu wyszukać sześć kamieni nieskończoności. Wyszukać te sześć kamieni nieskończoności poprzez cofanie się w czasie do odpowiednich tutaj perypetii czasowych. Udało się. Niestety jednak, jak dobrze wiecie, jeżeli chodzi o kamień duszy, musi być poświęcenie. No i w tym momencie był tam Hawkeye i Czarna Wdowa. I jak myślicie, kto dla kogo się poświęcił? Prawda jest taka, że Hawkeye robił wszystko, żeby się dla niej poświęcić, ale jednak Czarna Wdowa, jak to Czarna Wdowa, wygrała z nim walkę i niestety to ona się poświęciła. Później Thor oczywiście, jak już wrócili z tego wymiaru całego, Thor wrócił ze swoim starym również młotem, co będzie później bardzo ważne. Wrócił ze swoim starym młotem jeszcze z Asgardu, kiedy żyła jego matka. Tutaj, bo jak pamiętacie, jeden z kamieni, ten eter, był tutaj w Jane i trzeba go było po prostu wydobyć. Nie, tu nie strzepywałem, nie bójcie się, nie jestem aż taki. Dobra, no. I w każdym razie Thor zaczyna nawijać, że przecież i tak mogą to cofnąć, mogą ją przywrócić do życia i te wszystkie inne srutu, tu, tu paczka durutu. Niestety akurat kamień duszy ma to do siebie, że jeżeli już ktoś się poświęci, to już tej osoby tak jakby odzyskać nie można. Więc jeżeli mają korzystać z tych konkretnych kamieni, to zawsze jedna osoba by musiała się poświęcać. No i dobra. Okazuje się też dalej, że Nebula,
będąc w tej innej osi czasowej, przekazała drugiej Nebuli, jeszcze wiernej Thanosowi, swego rodzaju wspomnienia. Wszystko, co wie. No i Thanos się w ten sposób dowiedział o tym, co planują Avengersi. No ale dobra. Udało się, uzyskali kamienie, mają kamienie. No i teraz kwestia, kto ma założyć rękawicę, tutaj, która została stworzona z próbek akurat krwi Kapitan Marvel w dużej mierze i pomocy Tonego oraz profesora Hulka. No i kłócą się. Thor oczywiście mówi, że on jest najsilniejszym Avengerem, ale jeżeli zobaczycie pierwsze 20, po pierwszych 20 minutach filmu, stwierdzicie, że chyba nawet z kapitanem by nie miał szans w tym momencie. W każdym razie profesor Hulk zakłada tą rękawicę, pstryka i cofa wszystko, co wymazał w tym momencie. Wszystko, co wymazał Thanos w danym czasie, a co za tym idzie, wszystkich bohaterów, ale nie będą oni pokazani aż do trzeciego aktu. Następnie Thanos, no, jest oczywiście ten taki wątek z Nebulą, w ogóle to wszystko, no ale kończy się na całe szczęście dobrze, bo ta dobra Nebula, która już była z Avengersami, musiała niestety zabić tą starą Nebulę. Tak możemy to nazwać. Tą młodszą, która chce mimo wszystko swojemu tatusiowi nie sprawiać żadnego zawodu. Ok. No i przechodzi do walki głównej. I tutaj jest. Jeżeli oglądaliście Thor Ragnarok i podobały wam się ostatnie sceny walki, jeżeli oglądaliście Aquamana i podobała wam się ta wodna bitwa na samym końcu, to było wczoraj. Tu nie ma nawet porównania. Pomnożcie to razy 10. Tutaj mamy wszystkich bohaterów i pomimo tego, że na przykład Scarlet Witch dostaje tylko kilka minut na planie, to sposób, w jaki ona wypowiada te cztery zdania, moim zdaniem, jak na blockbustera tutaj, zasługiwałoby na mianę Oscara. To jak ona to wypowiedziała i to, jakie to było przekonujące. No dobra, ale pomijmy już te fakty. Ok, no i w pewnym momencie, oczywiście, bitwy. Tutaj przylatuje Kapitan Marvel, która pomaga Avengersom, ponieważ Scarlet Witch ma taką siłę z powodu złości na Thanosa, że dosłownie by go zmiażdżyła i Thanos nakazuje, żeby jego statek zaczął strzelać prosto w ziemię i prosto we wszystkich ludzi. Przylatuje Kapitan Marvel, rozwala se od tak statek. Następnie jest ta rękawica, którą chcą wrzucić ponownie do wymiaru kwantowego, żeby wszystkie kamienie zostały przywrócone do konkretnych osi czasu, żeby Thanos nie mógł ich znaleźć. No i no tutaj każdy bohater po kolei odgrywa trochę swoją rolę. Aha, jeszcze wspomnę, że Kapitan Ameryka był w końcu godny, aby podnieść młot Thora. Tak, to była świetna scena, mimo wszystko. W komiksach to było tak, jak mówiłem, ale on nie mógł go używać od tak na co dzień, ale w konkretnych momentach walki mógł. No i okej, dobra, no to przechodzimy dalej. No i na samym końcu Kapitan Marvel leci już po prostu prosto w ten
tutaj samochód, który ma otwarty układ, ten układ kwantowy. Aczkolwiek w tym momencie Thanos ten samochód niszczy po prostu, bo rzuca swoim oszczepem, a raczej resztkami, które z niego zostały, ponieważ Scarlet Witch zniszczyła jego broń. No i w tym momencie zakłada rękawice, ale Kapitan Marvel pokazuje, kto tu rządzi. I Thanos musi ze swojej rękawicy zdjąć, nie pamiętam, który to był kamień mocy chyba bodajże, włożyć go po prostu w rękę, żeby móc uderzyć Kapitan Marvel, bo próbował jej dać z główki, ale się okazało, że na nią to w ogóle nie działa tak naprawdę. I w tym momencie w jednej ręce trzyma ten kamień, a w drugiej trzyma tą rękawicę, którą stworzył Tony Stark. I w tym momencie Doktor Strange robi po prostu epicką scenę, która wygląda tak, że pokazuje Tonemu jeden palec, robi się zamazanie, jeżeli chodzi o jego oczy, i wyostrzenie na ten jeden palec. I Tony w tym momencie już wie, co będzie musiał zrobić. Więc podbiega do Thanosa, kiedy ten już ma wszystkie kamienie w jednej rękawicy. I nie wiem, jakiego rodzaju była to technologia, ale rękawica została zamieniona. Po prostu Tony chwycił rękawicę, tak jakby przechwycił ją, a na Thanosie zostawił starą. On o tym, znaczy starą, no po prostu inną. On o tym nie wiedział, próbował pstryknąć i nie udało się. Zauważył, że nie ma kamieni. W tym momencie Tony pokazuje, nie, że on ma te wszystkie kamienie i mówi: "And I am the Iron Man." Pach. I on pstryka palcami i jego życzeniem było zniszczyć Thanosa oraz całe jego wojsko. No, ale ze względu na to, że Tony nie był wystarczająco silny, po prostu zginął. Oczywiście scena była wzruszająca. On zginął, jednak świat został uratowany. Kapitan Ameryka chciał jeszcze raz skorzystać z wymiaru kwantowego po to, żeby właśnie odwieźć te wszystkie, po naprawach oczywiście na samym końcu już i po pogrzebie Tonego, chciał po prostu przenieść się z powrotem w czasie, aby te wszystkie tutaj kamienie oddać na swoje prawowite miejsca. Tam czas leci zupełnie inaczej, bo dla nich mija 5 sekund, natomiast dla kapitana minęło lat, nie wiem, około 80, tak mniej więcej, i się okazało, że on nie chciał wracać, tylko chciał spędzić po prostu inaczej życie. Chciał spędzić życie z tej, której obiecał taniec. I myślę, że każdy, kto oglądał Kapitana Amerykę, już wie, o kim jest tu mowa. I przekazał tarczę Kapitana Ameryki Rhodesowi. No i tak się też film zakończył. Niestety pewne rozdziały zostały zamknięte, czyli Tony nie żyje. Został jednak pewien rozdział otwarty, ponieważ Pepper ma teraz też zbroję, coś na zasadzie, no, zbroję po prostu Ironmana, tylko w kobiecym wykonaniu. Ma też ową córkę, która również jest bardzo inteligentna. Tutaj, jeżeli chodzi o Scotta Langa, czyli Ant-Mana, też rozdział nie został zamknięty. Nie wiemy, co będzie dalej. Nie, oczywiście wiemy, że będzie nowa część tutaj
Spidermana. Nie wiemy, co będzie z Rhodesem, Hawkeye'em. Też tutaj nie wiemy, ale wydaje mi się, że rozdział Hawkeye'a, który chce w końcu odpocząć z rodziną, no tak przynajmniej miało to w filmie wyglądać, bo kontrakty się ludziom tutaj pokończyły. Też już nie będzie raczej otwierany na nowo, bo no bez Czarnej Wdowy Hawkeye tak naprawdę jest no takim najsłabszym ogniwem, no nie oszukujmy się, zawsze był pomijany. Tutaj może i nie został pominięty, bo jego wątek jest dosyć mocno rozbudowany, ale mimo wszystko musi być zawsze taka druga osoba, która również ma słaby ten wątek. Nie wiadomo też, co będzie z Thorem, bo postanowił sobie założyć w Norwegii tak zwany nowy Asgard, natomiast królestwo tutaj Asgardu przekazał Amazonce, którą mogliście zobaczyć w Thor Ragnarok, czyli takiego nowego Asgardu, który oni sobie stworzyli. Więc no przynajmniej tak sprawy się mają, więc nie wiemy, co z Thorem, czy będzie to dalej. Strażnicy Galaktyki moim zdaniem muszą być, będzie na pewno kolejna część, ponieważ Gamora nie posiada pamięci tej osoby, która była z Chrisem po prostu, ze Star-Lordem. Ona tego nie pamięta. Pierwsze co on od niej dostał zamiast przywitania to dwa kopa w jaja, więc tak naprawdę no jakoś tutaj myślę będzie możliwość rozwinięcia tego wszystkiego. Co będzie dalej? Nie wiem tak naprawdę. Jeżeli macie pytania, może jakieś swoje teorie, to śmiało mówcie i niech moc będzie z wami. To był Thalas, trzymajcie się.